Pierwsze dwie propozycje Kinalot wyświetlane będą tylko raz. Wielebny W 7 lutego o godzinie 18 w ramach City Docks, a Tam, gdzie musi być niebo, dopiero 12 lutego o godzinie 15 w ramach Filmowego Klubu Seniora. Pozostałe produkcje będzie można zobaczyć niemalże codziennie do 13 lutego. I tak, następną propozycją Kinalot jest film Gorący temat. Produkcja powstała na fali ostatnich głośnych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Tamtejsze celebrytki ujawniły fakt, że były molestowane seksualnie przez znanego producenta filmowego. W Gorącym temacie fabuła jest podobna, z tym, że miejscem rozwoju wydarzeń jest duża sieć telewizyjna. Kłamstewko z kolei opowiada o chińskiej rodzinie, która pewnego dnia dowiaduje się, że ich seniorka rodu ma raka i niedługo umrze. Razem postanawiają nic jej nie mówić i spędzić z nią ostatnie chwile najlepiej jak potrafią. Pretekstem do tego ma być huczne wesele kuzyna. Zagubiony w świecie nowych technologii, wzdychający do telefonów stacjonarnych, papierowych książek i wąsów, rysownik komiksów Wiktor otrzymuje nietypową propozycję. Ma szansę przenieść się w czasie. Wybiera lata swojej młodości, aby przeżyć najpiękniejsze momenty jeszcze raz. Więcej w Poznajmy się jeszcze raz, oczywiście w kinie Lot.